się wziąłem twardo za obrządek, nawet zapomniałem, że kamerkę przyniosłem. Także tamtych dużych i podwiatą mam już z głowy. A zostało nam jeszcze tutaj tych nakarmić. Także witam wszystkich serdecznie na pokładzie. No, także dokończymy sobie obrządek. Trochę z remontów ostatnio było. Także dzisiaj co nieco o tym naszym bydełku nieszczęsnym. Weterynarza nie było od 2 tygodni, także widać poprawę. Też tutaj zaszła mała zmiana w żywieniu. Taka drobna zmiana, ale to zaraz o tym pogadamy. I też tutaj o tym ancymonie dużym. To też wam zaraz opowiem. Tylko dokończmy właśnie tutaj z tymi wysłodkami teraz. Teraz temat. Chciałem powiedzieć temat bez teraz, a wyszło teraz temat. No właśnie, to jest ten problem. Ja tutaj może spróbuję go teraz utemperować jeszcze raz. Natomiast dużo wygodniej robi się to we dwóch. Mianowicie, gościu strasznie nam się rozpycha. Jak tam był i było go nam szkoda, bo go wyganiały na zewnątrz, często nie dopuszczały do żarcia, tak teraz właśnie on tutaj terroryzuje trochę tych maluchów. I na czas żarcia uwiązujemy go po prostu tutaj przy drabinie paszowej. I wtedy nie ma nic do gadania, stoi tak przez godzinkę, a potem go puszczamy wolno, tak żeby wszystkie byczki mogły się najeść. Mam nadzieję, że jak one podrosną z czasem, to przejdzie, albo jak będziemy ich przeganiać, to coś się pokombinuje. Na razie doraźnie radzimy sobie tak, bo nie mamy żadnego wolnego kojca, żeby go całkowicie odseparować. A powrócić go z powrotem do tych, to by go tam chyba teraz zajechały po tym czasie. No także zobaczymy, czy uda nam się go złapać samemu. Bo zazwyczaj, nie zazwyczaj, tylko zawsze robiliśmy to we dwóch z tatem. Tutaj kolegę obsrały. Stresowany. A gdzie ma stać? Przepraszam pana. No chodź. Chodź, chodź, dziękuję bardzo. Spadać ode mnie. No co jest, nie przełożę tego. Zjeżdżać. Ja pierdolę. No kurde, brakuje centymetra. Ja pierdzielę. O, udało się. No i pochojrakowane. Teraz chłopaki mogą w spokoju zjeść. I tak ten problem się na tą chwilę rozwiązuje. A few moments later. No, także wysłodki mamy rozdysponowane. Teraz śruta zbożowa z dodatkami. Mianowicie tamtym większym i angusikom dodaję trochę czosnku paszowego na kaszelek i na lepsze oddychanko. Na tonę paszy 4 kilo, czyli na 10 kg 40 gramów. Ja tu mam niecałe 10 kilo,
No to sypię, wiadomo, niecałe 40 gramów. Trochę to ręcznie przemieszam. Czosnek bardzo aromatyczny. Jakby były pytania, gdzie kupiony, to jak sobie w internet wpiszecie agroczosnek, to wam gdzieś tam się wyświetli coś. Bo wiem, że będą raczej o to pytania. I tutaj, proszę bardzo, tak samo dla angusów. Te nam śpiewają tak już. Ale proszę zapnąć mordę! Od dłuższego czasu jest z nimi problem, bo się wiecznie w tych drzwiach przepychają we trzech. Osiołek ma na nich chyba wywalone. Natomiast tamtych trzech to jest jeden wielki problem i tutaj już statem myślimy, czy nie sprzedać ich wcześniej i po prostu mieć spokój. Bo rosnąć szybko, w sensie szybko, jakkolwiek rosnąć teraz i tak za bardzo nie będą. No bo zamiast jeść i rosnąć w spokoju, to one tą energię, którą tutaj pobierają, zużywają, żeby się przepychać. A często jest tak, że jak któryś stanie na kilka godzin w drzwiach, to nie dopuszcza do paszy pozostałych, więc z nimi jest znowuż problem już taki od kilku miesięcy, może ostatnio nawet było trochę spokojniej, natomiast od dwóch dni trochę się to nasiliło, aż muszę się z nimi przekrzykiwać teraz. Także ja to bym ich sprzedał, bo za dużo z tego już i tak nie będzie, one dobijają do 23 miesięcy chyba teraz, jakoś w marcu by wychodziło 2 lata u nich. No więc tak, to jest ten, który szedł na rekord, przez to, że się non-stop z nimi tłuczę, to już tego rekordu mieć nie będziemy z niego raczej. No co, no trzeba ich pchnąć chyba i nie ma co dyskutować, jak jest problem taki. Te chłopaki po sobie jeżdżą, ale to tak jak wiecie, jak byki, żeby się obskakiwać, coś tam, czasami się trochę powygłupiają, ale na ogół jest spokój. Tam jakieś zaczepki są oczywiście, ale nie to co tam. No i przede wszystkim są ciche. No. Także pierwszy raz nam się takie coś trafiło. Masakra. To już jest takie denerwujące, jak się kręcicie tutaj kilka godzin dziennie koło tego i non-stop słychać takie coś. Dzisiaj w nocy, druga w nocy, przebudziłem się i słyszę za oknem jazda. No. Dobra, zamknij to mordę, kurwa, wreszcie. I tak non-stop. Także przy sprzedaży wcale mi ich nie będzie szkoda. Tak jak zazwyczaj jakiś tam sentyment jest, bo się koło tego 2 lata chodziło, tak tutaj będę się cieszył, że to w końcu wyjechało z obory. I teraz dla maluchów daję tak właśnie z 20 gram tego czosnku, oczywiście 2 razy dziennie. Ciach, ciach, ciach. I to mam, ktoś mi tam... No muszę stąd iść, bo przecież nie da mi dojść do słowa, dziad jeden. Taki puder z ziół. To ma taki fajny, przyjemny, intensywny zapach. Ktoś mi tam proponował, w sensie napisał, co on stosuje, jakiś tam Respiromax czy coś w ten deseń. Nie mogłem nigdzie znaleźć dostępnego, tam w jakimś sklepie było, ale chyba nie było na magazynie, jak szukałem. Odpalił się znowu. No po prostu kurwa, no nie! Boże, czy ty to widzisz? Masakra, ja już mam dość go serdecznie. Więc znalazłem coś podobnego, w sumie tych produktów to jest kilka firm. Wszystko raczej oparte na jakichś ziołach, nie ziołach, to niby poprawia tam ich kondycję, jeżeli chodzi o układ oddechowy. No przy dolegliwościach i zaburzeniach układu oddechowego i kaszlu wspiera aktywność układu odpornościowego. Przy kuracjach farmakologicznych stosowany jako dodatek paszowy. Takie coś. 30 gramów, od 25 do 30 gramów dziennie na sztukę.
Także jakby ktoś szukał, to takie coś, Ankor Polska, nie jest to reklama płatna, po prostu ja wam zawsze mówię, co i gdzie kupiłem, bo są o to pytania, więc tutaj żadne tam sponsorowanie i reklamowanie, chociaż powinni mi za to zapłacić, chyba że ja się do nich odezwę. Proszę państwa, proponuję układ, nie no, żartuję, ale są o to pytania, więc stosuję od jakiegoś czasu coś takiego i albo to jest sugestia, autosugestia, ten się jeszcze trochę rozpycha, albo faktycznie od tych kilku dni jest trochę lepiej, jeżeli chodzi o ten kaszel. I za chwilę jeszcze wrócę do tego, o czym były komentarze w filmie z wyrzucania obornika, czyli o przeciąg w oborze. To też za chwilkę, tylko jeszcze im muszę posypać śród, pogadamy chwilę i kończę obrządek już poza kamerą. Plus minus tyle. Z tego, co sobie wcześniej odmierzyłem, zresztą to nie apteka, a myślę, że ziółka nie powinny im zaszkodzić. Trzeba włączyć mieszalnik paszy. Ale trochem daje, masakra. Ciekawe, jakby z tego sos czosnkowy zrobił, czy by dobre było. Fiu, 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 fiu. Ekstra. I tak mi się wydaje, że trochę bardziej chyrlały, a teraz jakby jest spokój. Oczywiście pokasują jeszcze, tak jak słychać, u tych, u których był największy problem, ale zauważam, że chyba z dnia na dzień jest coraz lepiej. No wiadomo, że to też nie będzie działać chyba wiecznie i nie będzie działać od razu. No, temat karmienia nowymi specyfikami mamy załatwiony. Dzisiaj mamy sobotę. Tak. Odnośnie nowych specyfików, to z tej samej firmy, co ten puder ziołowy. To takie strzykawki jakieś Calve Energy z no, witaminki, jakiś tam glukoza chyba na energię. Mieszanka uzupełniająca. No, dostarcza szybko przyswajalną energię i działa wzmacniająco. No, produkt uboczne przetwarzania świeżych owoców i warzyw, winogrona, melasa, czyli słodziutkie powinno być. Powinno mi smakować, no i jak podawałem, to faktycznie tak aż same nie podchodziły do tego, ale jak im się tubkę do mordy wsadziło, to zaczynały ssać to. I tutaj było dwóch tych najsłabszych, najgorszych, tych co akurat pod ścianą stoją we dwóch. To im to podawałem, no i wydaje mi się, że no, że im smakowało, to widziałem. I chyba takie żywsze też się może ciutkę zrobić. Wiadomo, że żywsze, bo weterynarz tutaj się męczył z nimi miesiąc czasu. To może przez to w końcu jakoś zaczynają do siebie dochodzić. Ale no nie zaszkodzi, a jakiś majątek też to nie jest. A jak były po takiej chorobie, to se myślę, a nuż widelec spróbuje, może coś faktycznie to im chociaż trochę pomoże. Tak więc taki myk. I odnośnie tego przeciągu, o które były komentarze, że nie ma co się dziwić, że cielaki chorują, potem padają, skoro tutaj stoją non-stop w przeciągu. Otóż nie stoją non-stop w przeciągu, bo wiatr zazwyczaj wieje od tej strony w naszym miejscu zamieszkania. Tak akurat to się układa. Na szczęście tutaj mamy budynki. Nasz budynek gospodarczy, tam zabudowania sąsiada, więc jesteśmy nie dość, że od tej strony troszeczkę chronieni, to na dodatek mamy tutaj drzwi pozamykane, tam im specjalnie tato zrobił z plandeki ściankę, tak więc tam na zewnątrz teraz jest zamknięte, bo faktycznie ostatnimi dniami był mocny wiatr, więc w ogóle nie chcieliśmy ich wypuszczać. No jak był ten okres ciepły w grudniu, w Sylwestra mieliśmy 15 stopni, no to wtedy było pootwierane, mniej wiało, a właśnie na czas wywalania obornika ostatnio, gdy wiatr był trochę mocniejszy, no to one za tą folią się chowały, za tą plandeką. Także tu staramy się ich od wiatru chronić. Od tej strony, tak jak mówię, są zabudowania też, a zresztą od tej strony to chyba bardzo, bardzo rzadko wieje. Wiatr północny, czyli zimny, no to jak od tej strony nam wieje, no to zamykamy znowuż te drzwi i też mają jak się schować, tutaj nie ma przeciągów. No i dzisiaj mamy taką sytuację, że właśnie wieje nam wiatr taki południowo-wschodni, trochę mocniej wieje, więc zamknięte są tamte wrota,
Ja na noc też zamykam tutaj między oborami, więc przeciągu nie ma. Co zresztą mogę wam pokazać. Spójrzcie na kartki w kalendarzu. Praktycznie się nie ruszają. Natomiast gdy otworzymy tutaj drzwi, chyba że już się uspokoiło na dworze, to po moim eksperymencie. Worek już się zaczął nam tutaj ruszać, już wiatr zaczął ciągnąć i ruch powietrza się zrobił, jak widać. Więc gdy wieje nam tutaj prosto w oborę, to zawsze drzwi zamykamy, żeby tego przeciągu nie było. Tym bardziej właśnie w okresach jesienno-zimowo-wiosennych, gdzie ta pogoda jest paskudna. No, temat załatwiony. Więc nie trzymamy cielaków, bydła w przeciągu. Tutaj te drzwi będą oczywiście wykuwane w swoim czasie, tak żeby zrobić takie większe, tak jak tam. I też będą tutaj jakieś wrota zamontowane, tak żeby, no po prostu jakby tam były drzwi otwarte, to wtedy możemy zamknąć tutaj między tymi oborami i też tego przeciągu nie będzie. To tak w kwestii właśnie wyjaśnienia. No, także chłopak nam trafił do niewoli. Sam sobie winien. Dobrze wiedział, jak jest traktowany tam. To się teraz chciał odpłacić tutaj. Z nowości, jakie mi jeszcze przychodzą do głowy, żeby wam tutaj jeszcze dopowiedzieć, to nie widać, bo tam jest ciemno już. Ale tato odciął przy słupku siatkę, także już mamy wyjazd na łąkę. Tutaj nie trzeba przejeżdżać przez całe podwórko, tylko już walimy bezpośrednio odtędy. Tak to wygląda, to co ja się biorę w dalszym ciągu za robotę. Skończyć to, pościelić im i rzucić siano kiszonki. No, także to by było na tyle dzisiaj. Trochęśmy pogadali, w sensie ja pogadałem. Dzięki serdeczne za uwagę. Zapraszam na kolejne odcinki. Także do następnego, na razie, cześć. Hashtag byczek w niewoli.